Prosimy, zapraszam. Wszystkim chcę podziękować bardzo panu ministrowi Stanisławowi Szwedowi i panu przewodniczącemu Przemysławowi Drabkowi za zaproszenie na tę dzisiejszą debatę tutaj na Bielsko-Białej. Będziemy rozmawiać nie tylko o tych projektach, które są realizowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale przede wszystkim będziemy rozmawiać o tym, co w planach ma przewodniczący Przemysław Drabek, jak polityka prorodzinna powinna być realizowana w Bielsku-Białej. Często właśnie samorządowcy nawet nie chcą korzystać, czy nie korzystają z tych projektów. I dobrze jest, abyście wszyscy Państwo mogli wiedzieć właśnie o tym, co jest do Waszej dyspozycji i wtedy, jeżeli takiego programu czy projektu nie ma w Waszej gminie czy w Waszym mieście, to po prostu trzeba przyjść i powiedzieć Panu Burmistrzowi czy Prezydentowi czy Wójtowi. Przecież jest taki program, który jest przygotowany przez rząd. Dlaczego u nas w gminie tego programu nie ma? A na spotkaniach z kandydatami, ponieważ przed nami już niebawem wybory samorządowe, warto pytać kandydatów, czy takie projekty będą realizowali, jakie mają pomysł w ogóle na to, żeby te projekty adaptować lokalnie. Na takich spotkaniach słyszeliśmy od Państwa, co jest potrzebne, co najważniejsze. Polityka rodzinna. Rodzina to była ta sprawa najważniejsza i ona jest. I ona pozostaje dalej w naszym programie najważniejszą rzeczą. I dzisiaj możemy powiedzieć, że naprawdę zrobiliśmy bardzo, bardzo dużo. Ja mogę tylko powiedzieć z tej perspektywy lat, w którym jestem w parlamencie, że te ostatnie 3 lata to jest 2% więcej PKB na politykę rodzinną. To jest prawie 40 miliardów złotych więcej, które trafiły do polskich rodzin i o tym mówiła pani premier. To jest olbrzymi skok cywilizacyjny, ale mamy świadomość, że jeszcze wiele przed nami do zrobienia i to robimy. Te programy, o których mówiła pani premier, wsparcie dla osób starszych, dla seniorów, wyprawka szkolna, czy dostępność program dla osób niepełnosprawnych idą w tym kierunku, ale myślę, że bardzo ważną rolę odgrywa samorząd. Są tutaj liczni przedstawiciele samorządu, jakby waszym reprezentantem jest dzisiaj tutaj pan Przemysław Drabek. Jednym z pierwszych projektów, jaki złożyłem do władz miasta Bielska-Białej, było utworzenie Bielsku-Białej karty Rodzina Plus. To była karta, która miała na celu promować rodzinę, pokazywać, że rodzice, którzy się decydują na trójkę i najwięcej dzieci, to są przykłady, które powinniśmy wspierać. Ja się niezwykle cieszę, że w tej chwili już od kilku lat rząd Prawa i Sprawiedliwości tak mocno stawia na rodzinę, bo to są naczynia połączone. Inwestycja w budownictwo komunalne, bez mieszkania, dostępnego mieszkania w Bielsku-Białej nie będzie się mogła rozwijać rodzina z jednej strony, ale też nie będzie się mógł rozwijać biznes w naszym mieście. Ponad 220 dzieci nie dostało się do żłobka w Bielsku-Białej. Musimy wspierać rodziny, musimy dawać możliwość rodzicom powrotu na rynek pracy. Bardzo często się spotykam z seniorami. Rozmawialiśmy na temat takiego projektu Seniorzy dla Bielska, czyli też odwrócenie pewnych znaczeń, odwrócenie znaczenia seniora nie jako problemu dla samorządu, tylko tego potencjału, który w seniorach jest. Trzeba coś zrobić z emeryturami, bo one spadają na dół, wszystkie. To należy do tak zwanego domu dziennego pobytu seniora, aby tych budynków więcej powstawało. Przecież tam mamy różne zajęcia, od poniedziałku do piątku. Wyszkoloną kadrę, nie jesteśmy osamotnieni. No nie było podwyżek, bo to co było nie można nazwać podwyżkami. Na pewno to czujemy jako emeryci, ale proszę Państwa, tym bardziej chwalmy sobie takie programy różne, na przykład jak program ASOS. Mieliśmy ponad prawie że 200 rodzin wielodzietnych, które korzystały u nas z pomocy codziennie. Dzisiaj przychodzi ich około 50, czyli 150 rodzin dzięki temu wsparciu usamodzielniło się. Polityka rodzinna, polityka społeczna nie ma barw politycznych. Przykre jest to, że niestety dopiero po moich interpelacjach pierwszy wniosek został skierowany do rządu o realizację programu Senior Plus. Zauważam, że my musimy to robić zdecydowanie szybciej, zdecydowanie mocniej, postawić na rodzinę, rozwój dzieci i młodzieży, przedszkola, żłobki, mieszkanie, jak i również praca. A do tego dokładamy właśnie w tej chwili problem emerytur, służby zdrowia. Jesteśmy
w mieście, ja tutaj wszystkich samorządowców, którzy są spoza Bielska-Białej, najmocniej przepraszam, ale najpiękniejszym mieście w Polsce, kocham to miasto i powiem tak, mamy ogromny potencjał i będziemy go mogli wykorzystać, ale musimy korzystać z tych dostępnych narzędzi, które mamy jako samorządowcy i musimy pozyskać te środki i walczyć o to, żeby korzystać z programów proponowanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.